swoim, wszystkich pracowników, dzieci, przedszkola numer 2. Serdecznie witam pana burmistrza Ireneusza Popiela. Witam proboszcza naszej parafii Hermety oraz wszystkich zaproszonych gości. Witam rodziców, w szczególności głównych bohaterów dzisiejszego naszego spotkania, grupę Kopki. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swojej ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażenia tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, do gotowości służenia swej ojczyźnie. Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Sześciolatki z przedszkola numer 2 zaprezentują montaż słowno-muzyczny Przedszkolaki Ojczyźnie, przygotowany przez panią Irenę Gręcińską. Serdecznie zapraszamy. Witamy gości, kłaniamy się nisko. Zapraszamy wszystkich na to widowisko. Dziś w naszym przedszkolu wielkie święto mamy, o naszej ojczyźnie wspólnie poopowiadamy. Rozpoczniemy naszym tańcem narodowym, po lorezach za to czas.
odległości. I stoi Polski, tak się składa, był kiedyś wiek niewoli. 11 listopada nas kres niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek do przeszłości ten dzień na zawsze dla Polski pozostał dniem niepodległości. Uroczy się biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę polskich święto. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co padli za ojczyznę, choć wdzięczności Polska składa. Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy. I w hołdzie wolności hymn polski śpiewamy. Proszę wszystkich o powstanie. Tłumaczcie nam tak, jak umiecie,
potężny i sławny, szybował wysoko po polskim wolnym niebie. Im bliżej słońca fruwał, tym jego cień stawał się coraz większy, a w cieniu białego orła czuliśmy się bezpieczni. Aż w końcu ze wschodu nadciągnęła stokroć większa od niego ciemna, przypominająca chmurę drapieżna siła, której imię brzmi Rosja. Biały orzeł obniżył lot. Gdy niebawem na niebie pojawiły się dwa kolejne, przypominające burzowe obłoki potwory, Austria i Prusy, nadciągające z północnego zachodu i z południa, stało się jasne, że ptak znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Biały orzeł, widząc zagrożenie, rozpostarł potężne białe skrzydła, załopotał nimi i wzbudził wiatr ułański. Lecz wiatr tym razem był zbyt słaby, by spłoszyć agresywne drapieżne siły. Chmury na niebie kotłowały się, zionęły ogniem, piorunami, grzmiały, huczały i wyły. Ludzi ogarnęła trwoga. Wrogie chmury przerodziły się wreszcie w trzy smoki potwory wiszące nad Polską. Wszyscy zrozumieli, że ich połączone moce są zbyt potężne, że orzeł nie obroni nas przed nimi. W niesprawiedliwym boju biały orzeł tracił pióra, które wiatr roznosił po całym kraju. Aż w końcu, mimo że walczył do upadłego, raniony szponami smoków zionących ogniem nienawiści i pychy, stracił resztkę sił i opadł na ziemię. Jego cień znikł zupełnie, a Polska stała się łatwym łupem dla zaborczych smoków. Trzy czarne smoki uwięziły białego orła. Skrępowały mu skrzydła i szpony. A naszą ojczyznę rozszarpały na trzy części i podzieliły między siebie. Austria, Prusy i Rosjanie Polskę z mapy wymazały. Urzędy, szkoły ludźmi swymi obsadzały. Urzędy, szkoły nimi obsadzały. Ponad 100 lat trwania upokorzeń, męki pod obcym zaborem całej tej udręki. Mowy nam zabrano, polskie obyczaje, ale Polak patriota tak łatwo się nie poddaje. Rodzi się do walki, pieśni wciąż śpiewano, o wolności kraju skrycie rozprawiano. Pieśni się nie mógł dotrzeć.
11 listopada następuje koniec zaboru obcego lub na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nam nie odbierze już niepodległości. Niepodległość, trudne słowo. Może ono znaczyć coś ważnego w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy? Tak, to słowo bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz, to już nie... To już nie tylko bardzo je zrozumiesz. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo już nigdy w klatce nie spotkasz ptaka szczęśliwego. Czasem ktoś ci nie pozwoli cieszyć się swobodą i zamieszka bez pytania w twoim kraju z sobą. Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga. Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy dlaczego? Bo już nigdy w klatce nie spotkasz ptaka szczęśliwego. Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze. Niepodległość znaczy wolność słowa najpiękniejsze. Kiedyś Rosja, Azja i Chłopie.
Dumny orzeł biały ściany nam ozdabia. Dumne polskie dziecko światu odpowiada. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Więc to ty ta? Ją i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Powiewa flaga, wiarzy, że wie, a na tej fladze zbier i czerwień. Czyim to miłość, pierwsze czyste, piękne się może bawi ojczyznę. Co wiesz, jaki to znak? Czerwony polubiał tak. Wiem, odpowiedział Janek Mały, to znak polski orzeł biały. Dookoła, dom i przedszkole, fabryczne dymy żelazna kolej. Kwiaty przy oknie, plon koło bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy. I las co cieniem dzieci zaprasza, wszystko to Polska, ojczyzna nasza. Polska to taka kraina, która się w czerwcu zaczyna. Potem jest w myślach blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna kraina, która się w sercu zaczyna. Kocham moje miasteczko położone nad rzeczką. Rzeczka w słońcu się mieni, a miasteczko zieleni. Znam tu wszystkich, każdego dorosłego i dziecko. I mnie też wszyscy znają w moim małym miasteczku. Mówiła mi mama, chociaż wiem to przecież, że się urodziłam w tym mieście w Lunecie. Mówiła mi mama, gdy byłam malutka, ażebym to miasto serdecznie lubiła. Mówiła mi mama, gdy byłam w łóżeczku, że w Lunecie dobrze żyć każdemu dziecku. A i do przedszkola, kiedy szłam już sama, masz kochać Lunetę, mówiła mi mama. Tato też tak mówił, kiedy szedł na pole. Więc Lunetę kocham i zaraz już będę w szkole. A gdy szkołę skończę, nie będę już mała, w Lunecie zostanę, będę pracowała. Bo jak mówił tato i szeptała mama, Lunetę najmilsza, Lunetę kochana. Pamiętajcie dzieci, kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny, gdy zrozumiesz, to jest Polska! Gdy zobaczycie to pole górujące ponad polem, to jest Polska! Gdy słyszycie naszą mowę, hymn i pieśni narodowe, to jest Polska! Gdy słyszycie szum strumyka, co po kamieniach pomyka, choinka, stół, opłatek, białą matczyny, ręce, co to nam podały. To jest Polska! Thank you.
Peace.
Za przygotowanie tak wspaniałego przedstawienia, a w szczególności głównym bohaterom, czyli wam dzieci. Przygotowałyście to przepięknie. Piosenki znać, tyle zwrotek i wierszy, to naprawdę jest coś fantastycznego. Mam nadzieję, że wszystkim się bardzo podobało. Jeszcze raz gorące brawa. Proszę, pan Burzy, ciekawe szanse. Księże, dziekanie, pani dyrektor, drodzy państwo, ale nade wszystko drogie dzieci z przedszkola numer 2 w Odnecie. Jestem pod wrażeniem waszego występu. Mam nadzieję, że jestem wyrazicielem nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Brawami podziękujmy jeszcze raz naszym przedszkolakom. Ja w tym etapie jestem pewny, że wykonanie takiego poloneza i hymnu państwowego, narodowego w wydaniu naszych przedszkolaków gwarantuje kolejne 100 lat bez żadnego problemu. Przejdziemy wolno i bezpiecznie przez burzę niepodległej. Chciałem podziękować pani dyrektor, pani Irenko, pani serdecznie dziękuję za przygotowanie dzieci. Dla mnie jest to wspaniały moment, dlatego bardzo dziękuję za to, że włączyliście się w inne obchody stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Chciałbym podziękować pani dyrektor takim upominkiem, który zauważyłem w litewskiej szkole w Landwarowie, która nosi imię Henryka Sienkiewicza, gdzie w każdej klasie był w takiej pięknej antyramie hymn narodowy. Chciałbym przekazać ten hymn, żeby był widoczny w państwa przedszkolu, a flaga jest darem pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, którą także chciałem przekazać na ręce pani dyrektor. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że do tej pracy, która tu była widoczna, wkład włożyli wszyscy pracownicy przedszkola. Także dziękuję wszystkim serdecznie. I jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gorące brawa. Nasze dzieci dzisiaj jeszcze mają jedną uroczystość, ponieważ wracając od razu z przedszkola, mają pasowanie na 6-latka, na starszaka. Także chyba życzę wam jeszcze udanej imprezy dzisiejszej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za przybycie wszystkim gościom. Mamy czas ograniczony, także dziękuję bardzo.